Dzień dobry, witam Was serdecznie i zapraszam na film, podczas którego przedstawię zasady pisowni wyrazów ze spółgłoskami miękkimi. Podczas dzisiejszego odcinka będziemy zastanawiać się, kiedy trzeba zapisać ź za pomocą z kreseczką, a kiedy za pomocą z i. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek rozwieje Wam wszelkie wątpliwości i ułatwi naukę ortografii. A zatem zacznijmy od ź z kreseczką. Jako przykład niech posłuży wyraz źrebak. Zauważcie, że jest tutaj połączenie ź z inną spółgłoską, ze spółgłoską r. Takie połączenie dwóch spółgłosek, spółgłoski miękkiej, w naszym przypadku spółgłoski ź, z inną spółgłoską, sugeruje, że to ź powinno być zapisane za pomocą z kreseczką. Jeżeli przed spółgłoską stoi ź, to na pewno to ź będzie zapisane z kreseczką. Innym przykładem tego typu jest wyraz źródło. Również mamy połączenie ź i r. Ź, r, dwie spółgłoski. Ź chwyciło się za rączkę ze spółgłoską r. Jeżeli przed r stoi ź, to na pewno będzie to ź zapisane za pomocą z kreseczką. Innymi przykładami są wyrazy późno, pokaźna i raźno. Tym razem ź łączy się z n. Ź, n, późno, pokaźna, raźno. Przed spółgłoską n wystąpiło ź i to ź będzie zapisane za pomocą z kreseczką. Inne przykłady na zapis ź z kreseczką to wyrazy koźlę. Tym razem jest połączenie ź, l. Zarówno ź, jak i l są spółgłoskami. Połączenie takich dwóch spółgłosek wskazuje, że ź będzie zapisane za pomocą z kreseczką. Podobnie wyraz baśki. Musimy ź zapisać z kreseczką, gdyż stoi ono przed spółgłoską k. Innymi przykładami są wyrazy źle, Zuśka, weźmie. W wyrazie źle ź stoi przed spółgłoską l. W wyrazie Zuśka ź stoi przed spółgłoską k. A w wyrazie weźmie ź stoi przed spółgłoską m. Jeżeli ź stoi przed spółgłoską, to na pewno musi być ono zapisane za pomocą z kreseczką. Czasami ź występuje na końcu wyrazów. Na przykład w wyrazie weź albo paś. Wyraz paś ma dwojakie znaczenie. Może oznaczać pazia na dworze królewskim, może oznaczać pazia królowej jako motyla. Mi posłużył dzisiaj motyl jako przykład wyrazu paś. W takich słowach weź, paś, na pewno ź będzie zapisane za pomocą ź z kreseczką. Chcę Wam jeszcze powiedzieć, że w takich wyrazach jak weź czy paś, tam, gdzie wystąpi ź na końcu, niestety to ź traci swoją dźwięczność i słyszymy ś. Niemniej jednak musimy je zapisać jako ź, no i oczywiście z kreseczką. Skoro wiemy, że połączenie ź ze spółgłoskami daje nam zapis ź z kreseczką, to z pewnością domyślacie się, że połączenie ź z samogłoską da nam zapis z i. Zobaczcie na przykładzie sylab. Zia, zią, zie, zię, zio, ziu,
ziół zapisane dwojako, jako ź i o z kreską oraz jako ź i u, tak zwane otwarte. Wszędzie tutaj mamy zapis z i. Dlaczego? Dlatego, że ź stoi przed samogłoską. Połączenie ź z samogłoskami daje nam zapis za pomocą dwóch liter z i. Przyjrzyjmy się przykładom. Ziarno. Zauważcie, przed a wystąpiło ź, ale to zmiękczenie ź, ponieważ jest przed samogłoską, musimy zapisać za pomocą dwóch liter z i. Podobnie w wyrazie zielony. Przed samogłoską e wystąpiło zmiękczenie zi. Ponieważ jest przed samogłoską, dlatego musi być ono zapisane za pomocą dwóch liter z i. W wyrazie zioła albo ziółka również mamy samogłoski. W wyrazie zioła jest o, a przed tą samogłoską o występuje zi. Dlatego to ź musi być zapisane za pomocą z i. W wyrazie ziółka mamy samogłoskę u, a przed samogłoską zmiękczenie ź musimy zapisać za pomocą dwóch liter z i. W wyrazie zięba mamy ę. Ę to samogłoska, wobec tego przed samogłoską musimy zapisać ź za pomocą dwóch liter z i. Przyjrzyjmy się innym przykładom. Imiona. Zuzia, Dyzio, Kazio. Zauważcie, na końcu imienia Zuzia jest samogłoska a, a przed nią zi. To zi na pewno będzie zapisane jako z i. W imieniu Dyzio na końcu mamy o, a przed tym o występuje zi, więc na pewno to zi wystąpi jako z i. Podobnie w imieniu Kazio. Na końcu jest samogłoska o, a przed samogłoską zi musimy zapisać jako z i. W wyrazie poziomki przed samogłoską o występuje zi, wobec tego musimy je zapisać jako z i. A w wyrazie bazie przed samogłoską e wystąpiło zi, a więc jeżeli wystąpiło przed samogłoską, to musimy zapisać je jako z i. Czasami litera i pełni podwójną rolę. Jest zmiękczeniem, ale czasami pełni również funkcję samogłoski, dzięki której można utworzyć sylabę. W takich przykładach na pewno zapiszemy z i. Jako przykłady niech posłużą nam wyrazy zima i zimno. W wyrazie zima, dzieląc ten wyraz na sylaby, brzmi to zi-ma. Jak z pewnością słyszeliście, przy pierwszej sylabie zi jest bardzo wyraźnie słyszalne i, gdyż spełniło ono funkcję podwójną. Spełniło ono funkcję zmiękczenia oraz wystąpiło jako samogłoska i dzięki temu utworzyło sylabę. Podobnie w przykładzie wyrazu zimno. Dzieląc na sylaby, brzmi ten wyraz zi-mno. Jak z pewnością usłyszeliście, przy pierwszej sylabie zi jest bardzo słyszalne i, bo wystąpiło ono nie tylko w postaci zmiękczenia, ale również samodzielnej głoski, samogłoski, dzięki której można utworzyć sylabę.
Podsumowując nasze dzisiejsze rozważania, kiedy zapisujemy zi za pomocą z kreseczką, a kiedy za pomocą z i? Po pierwsze, zi z kreseczką zapisujemy wtedy, gdy stoi ono przed spółgłoską. Z i zapisujemy wtedy, kiedy stoi przed samogłoską. Z i zapisujemy również wtedy, kiedy i jest wyraźnie słyszalną głoską, samogłoską i dzięki niej możemy stworzyć również sylabę w zmiękczanym wyrazie. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie z ortografią i z dylematami, kiedy napisać zi z kreseczką, a kiedy z i, spełniło swoją rolę, rozwiało Wasze wątpliwości. Jeśli nie, to sugeruję, żebyście raz jeszcze wysłuchali tego odcinka, tego nagrania i mam nadzieję, że w tym momencie Wasze kłopoty z ortografią i z zapisem wyrazów ze zmiękczeniami, przynajmniej z tym zmiękczeniem zi, skończy się. Mam nadzieję również, że odcinek podobał Wam się. Jeśli tak, to zostawcie swój ślad w postaci kciuka podniesionego do góry. Dziś się z Wami żegnam. Mam nadzieję na rychłe spotkanie. Życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia. Trzymajcie się.